Witam Tobie, ja jestem Zenek, to jest Cywilizacja Piątka z dodatkiem Brave New World. Gram Rosją, jest rok 2066 naszej ery. Udało mi się pokonać praktycznie całe Imperium Azteka, także cały ten kontynent jest mój. Tak wygląda demografia, jestem praktycznie na drugim miejscu teraz, jaką mam armię. 663 tysiące żołnierzy, drugie miejsce, Rzym ma 756 tysięcy wojska. W sumie doganiam prawie, kurczę, Rzym w ludności, niedługo go prześcignę. Biorąc pod uwagę ilość miast, które posiadam, no i co? Problem w tym, że jest deficyt budżetowy. Się zrobił leciutki. A jest minus 66 golda. Te miasta, które tutaj zdobyłem od Azteka, po prostu będą musiały w końcu zacząć na siebie zarabiać, bo będzie problem. No i tyle. Okej, to zaczynamy. Na razie w tej turze będę raczej się starał po prostu naprawić całą gospodarkę i ekonomię, bo nie wyobrażam sobie, żeby rozpoczynać następną wojnę z taką kurczę dziurą budżetową. Co się dzieje do diaska? Songhai atakuje kurczę Azteka. Songhai. Songhajska jednostka. Songhajska jednostka kurczę tego. Kapara. Kapara? Kapra. Kapara. Dobra. Trzeba poremontować te wszystkie kurcze niesamowite ulepszenia i pousuwać jeszcze te zanieczyszczenia związane z wybuchami bomby atomowej. No, trochę to zajmie, ale myślę, że będzie do zrobienia. Dobra, gdzie tu iść teraz? Te drogi zostały usunięte. To on wypas stoi w takim razie tutaj. Ty ciśnij tutaj. Ty tutaj, ty powiedzmy tutaj, a ty tutaj. Dobra, tu mam jeszcze co, jakąś piechotę, którą można wycofać. General też w sumie niech spada. Miodzio. Zyzy. Tank, co z tym tankiem zrobić? A na razie niech się leczy. Mogę w sumie upgrade'ować te wszystkie czołgi, tak jak widać na jednostki z czasów II wojny światowej, powiedzmy, ale z minus 54 goldami na turę, no średnio mi się to się widzi, wydawanie golda na upgrade jednostek. Na dodatek jeszcze musiałem zmienić, tak jak wiecie, ustrój z autokracji na ład bodajże i tak naprawdę nie mam tego kurczę do... nie mam tej ideologii w sumie, nie mam tej kurczę zasady, która dawała mi tańszy upgrade jednostek, więc troszkę więcej za nie płacę. A zaraz, czy w honorze jest coś takiego? Tak, tutaj jest. Koszt złota za ulepszenie jest niższy o 33%. Ale na było chyba jeszcze też o 30% niższe, więc w sumie to było... Chyba ten upgrade jednostek był tańszy o 60%. No. Co zrobić? 7 zadowolenia. No, szału nie ma. Pancerniki, bomby atomowe, biblioteki, zbrojownie rozwalone zostały. Co tu budować? Niech będzie stadion. Teraz tak, trzeba posprzedawać to trochę tych twierdz. Bo mi się to raczej nie przyda już teraz. To sprzedamy. To też jest twierdza? To sprzedamy ją też. Najwyżej nie będę po prostu produkował jednostek w tych wszystkich miastach. Też jest twierdza, też ją sprzedam we Władywostoku, adios. To jest ile? Minus 50 gold do natury dalej, no zajebiście. Gordium jest dalej państwem marionetką, Jarosław niech tam zostanie. A tutaj twierdzę, można sprzedać? Można sprzedać. Dobra, 35 punktów produkcji, dobra, reszta twierdz może zostać i tych wszystkich, kurczę, ulepszeń wojskowych. Czyli jakiejś akademii i tak dalej. Next tura. Ja mam wiarę, 942. Mógłbym kupić sobie kurczę blade jakiegoś. Tutaj kupię czy nie? Nie kupię niestety, co zajebiście. No nic, to najbliżej kupię we Władywostoku. Ziomka pod tytułem Inkwizytor. I next tura w takim razie. Boże, no i litość boską, po co on buduje tutaj karawanseraj, to ja nie wiem. No ale AI zarządza zajebiście tymi miastami.
Ja mam karawan 8 na 8, więc to jest specjalnie karawan, to ja już nie pobuduję. Tu jakiś wiatrak buduje, to jest jeszcze oporu. Dwie tury oporu, a tutaj cztery tury oporu. No zajebiście. Może hajs podskoczy, jak te miasta do mnie dołączą. Jakiś muzyk się pojawił, świetnie. Odpalę złotą erę czy wielkie dzieło? Co lepsze tym razem? Minus 93 golda natura, uhu. To może odpalić złotą erę sobie z tego ziomka. Tak. Odpalimy sobie złotą erę, to będzie lepsze raczej. Ty tutaj napraw farmę, ty napraw to, ty to tutaj wyczyść, napraw wyczyść. No i tak, karawana się zamutała, pytanie z jakiej paki. Gdzie ją wysłać? Do Hongkongu. Eja. Tutaj czyścimy, tutaj zzy. Tego ziomka za tyłek i niech ciśnie. Tak, czy budowanie tego kolesia to była dobra opcja? To są moi wyznawcy. Mogadiszu tylko. Tutaj jest jakiś wyznawca? Nie. Tutaj jest katolicyzm. Tutaj nie mam mojej wiary, no to zajebiście. No to nic, trzeba będzie po prostu sobie zafundować jeszcze misjonarza w takim razie. Let's go z tym koksem. Zzy. Produkcja we Władywostoku. Co ten Władywostok może by zrobić? Twierdza odpada. Zo, poproszę. Będzie zadowolenie przynajmniej. I badania. Nowoczesne czołgi na aluminium. 19 jednostek aluminium. Będzie będą lasery, bajery, szmery i tak dalej. I następna tura. Teraz mam szpiega, którego mogę gdzieś wysłać. Dobra, zbuduj farmę. Pytanie, gdzie tego szpiega wysłać? W Rzymie mam szpiega. Tutaj mam dwóch szpiegów. Do Attyli czy do Gao? Może do Gao go wysłać i tyle. Ruch. Ruch, ruch, ruch. Jako, w sumie pójdzie jako dyplomata już. A, cywilizacja, Arabia. Nie, what? O Boże. Co tam będzie, dwóch szpiegów w takim razie w tym Rzymie? Nie, on do Cerony się kula. O Boże, dobra. Taki misklik, Boże, czemu to się, tego się nie potwierdza, Jezus, tylko po prostu raz kliknięcie i już jest wybrane. Dobra, ten tym satersem chyba nigdzie się nie chce osiedlać zbytnio, ten kurczę niesamowity Rzym. Więc przynajmniej mam tu święty spokój, chociaż ja miasta na razie nie zamierzam budować. Co on by tu miał? Tylko w sumie jedną jednostkę, jedną sztukę zwierzyny i to wszystko. Jakby zbudował jakieś miasto. Także mega, chociaż i tak byłoby o niebo lepsze niż te miasta, które pobudował tutaj. No a to już spra jego sprawa. Wilno poszukuje nauki, no jest świetnie, ja poszukuję laserów. 402 w Zurichu, oh, shit. 608. Dobra, tu jest połączenie, jest. Przez coś mogę zbudować. Ja mogę zbudować jakąś farmę tutaj, powiedzmy. 155 hajsu natura, no fajnie. Dobra, ciśnij na tą cytadelę i napraw. Teraz tak, tu zzy. Tu weźmiemy naszego niesamowitego misjonarza. Się nim potoczymy. Powiedzmy tutaj. Dobra. Napraw to. Co tutaj robić? Zzy. Tak, wy goście coś naprawcie. No i dobra, wygląda wszyscy, że wszystko jest naprawione. To jest jakaś dżungla, której nie można w żaden sposób zagospodarować. Miasto dołączyło. Ile to miasto hajsy generuje? Złoto 52. No to nice. Jakieś kurcze amfiteatry, muzea i tak dalej ma nawet. Niesamowite, bank. Spoko, nacisnę złoto.
Właśnie, możesz się wszędzie przełączyć na nacisk na złoto. Nacisk na złoto. Grubo będzie. Też jest nacisk na złoto. Wystarczy to dużo informacji, aby wykryć Rzymowi technologię. O, jak fajnie. Zobaczymy, co się stanie. Co wykraść? Lasery, szmele, bajery, czy może penicylina? Jest koszt 5000, 9000, 9000. Nie, będą satelity. O. I tyle. Nagle, nie wiedzieć czemu. Dobra. Cała mapa stała się dla mnie widoczna. Nice. Więc można zobaczyć, co tu się dzieje. Kurczę, Bladon ma cały ten kontynent dla siebie. Ten cholerny Arab. Ale wypas. W sumie może nie tak duży jak ja, ale też. Rzym praktycznie też. No nieźle to wygląda. Jezus Maria, ile on ma miast. Dobra, czy on się pokulał, ten mój niesamowity dyplomata z Cerony już, czy nie? Cerona, ruch. Spadaj stamtąd do Gao. Dyplomata. Dobra. Bywanie na salonach. Honki donki. Z Gao to on raczej nic nie ukradnie. Bo pewnie ja go prześcignąłem już dawno technologicznie. Tego ziomka, więc tam se na wstrzymanie. A jednostka bez rozkazów. Co tym robotnikom za rozkaz wydać niesamowite. Tutaj jeszcze coś się pali. Dobra, ciśnijcie tutaj w takim razie. W sumie tu mogą pobudować jakieś farmy. Czy coś w tym stylu. A, bo tu tak naprawdę nie ma co już robić. Wszystko zostało już wykonane. Zaraz, tu mam jeszcze jakąś jednostkę czołgów. No i... A, dobra, ten tu nie może iść. Dawać mu tego tanka w takim razie. Tutaj. Nice. No i następna tura. Pytanie, czy to miasto, które tutaj, gdzie jest pobudowane, jest pobudowana kolej, czy one przynajmniej dostają bonus za ten, za połączenie ze stolicą. Z kolei bonus po prostu, 25% do produkcji. Jak nie, to będzie można w sumie rozwalić te tory i pobudować drogę. Pytanie, czy da radę tak zrobić. Znaczy, no da radę, tylko że to trochę czasu zajmie. Bo tej produkcji w sumie aż teraz tak dużo nie potrzebuje. Ten bonus z tych, kurczę, torów kolejowych jest tam taki sobie, te 25%. Przeżyję bez niego, a szczerze mówiąc trochę kasy bym zaoszczędził, bo utrzymanie jednego heksatorów kosztuje 2 golda, więc niespecjalnie mi się to widzi. Wielki kupiec. To grubo. Mogę przyjąć jakąś, kurczę, jakiś ustrój. Gdzie go wysłać? Nie mogę do Zurichu. Gdzie jest w ogóle ten, kurczę, ziomek stąd, który wracał sobie? Tutaj jest. Gdzie ja go wysłałem? Do Zurichu? Ej, do Zurichu, Jezus. Dobra, farma. Zyzy. Ty idź tutaj. Szerzymy wiarę. Ilu jest wyznawców? Super, aż jeden. Teraz spróbujemy herezję usunąć. Jest ta wiara, czy nie? No, tak nie do końca. Ale jest to 6 wyznawców mojej religii. Świetnie. A gdzie wysłać ten sprzęt? No to jedź do Hongkongu. Ustrój. Coś z drzewka handlu. Land Knetów? Tak średnio mi to się widzi. Co tu jeszcze mam nowy? Kod za zapów 15 premii do siły ataku podczas walki na sojuszniczym terytorium. Yeah. Dzięki. A, kultury za każde miasto. O, to było niezłe. Plus 1 żywności, produkcji, nauki, złota i kultury za każde miasto. Nowe miasta zaczynają z populacją 3. To jest nie najgorsze. Fabryki zwiększają. Chyba to sobie wybiorę. Przywództwo partii. Mam 148 złota na turę, a teraz mam 208. No to mi się podoba. Co tu się stało? Jakich barbarzyńców, Chryste. Dobra, to nie u mnie. No nice. 500 kultury na turę. Honki donki. Co teraz? Coś, co daje zadowolenie, czy kultura się przyda, wieża transmisyjna. Tutaj Rzymianin robi desant jakichś misjonarzy. Pytanie, co on tu będzie chciał trollować, moje miasta czy swoje? W sumie ja nie potrzebuję jego religii zbytnio.
Okej. Tu się kulaj tu. Dobra, czy te miasta mają bonus z produkcji? Tak, mają 25%. No dobra. Pytanie, czy ci robotnicy mogą rozwalić tą drogę? Mogą, no ale trzeba będzie później budować drogi na nowo. Nie, dobra, niech już zostanie. Teraz tak, tu jeszcze jest jeden wojak, którego można wycofać stąd. Sfortyfikować. No i następna tura, ostatnie miasto, które, w którym trwa bunt. Czy też jakiś inny opór. A tych ziomów wyślemy tu. Heja. Cytadele, naprawiona, naprawiona. Nawet mam tu klejnoty, jak miło. Od kurcze blade. Mogadiszu w sumie. Patrz, o, 4 produkcji, 4 golda, no sporo. Nie powiem. Okej, okay, 6 zadowolenia. Można rozpocząć następną turę. Pytanie, jak tu się zabrać za... I co to w ogóle zostało do podbicia jeszcze? Boże, ten ziomek, w sumie to będzie proste jak nic tutaj zaatakować, on ma tylko jedną stolicę. Znaczy w sumie ma tylko dwa miasta. A gdzie jest właśnie ten? Gdzie jest Aztek? Gdzie on spierdzielił, że on przeżył? Tą moją niesamowitą nawałnicę. Tu jest Aztek. Potępienie, o kurczę, grubo. Wow, nawet zbudował miasto. Niesamowite. Okej. Rzym buduje po prostu co popadnie i gdzie popadnie. Jakieś totalne krapy miasta. Co zrobić? Dobra, 6 wyznawców mojej religii, nice. Z tak tymi ziomkami tu naprawimy farmę. Wy coś tutaj zróbcie. Wicie, rozumicie i tak dalej. Teraz tak, szerzyć tu wiarę czy nie? Dobra, szerzę wiarę. Zjada. Karawana. Zurich. Byblos. Wilno. Ciśnij do Byblos. Teraz tutaj. Farma została zbudowana, fajnie. No to idź tutaj na tą kurczę niesamowitą górę. Produkcja i co tutaj wznieść? Wzniosę stadion. Bo się na pewno przyda. Zadowolenie. No i next tura. Farma czy nie farma? Dobra, dostanę spokój z farmą i zbuduję punkt handlowy po prostu. Dobra, next tura. Potępienie. Co on chce? Odbyliśmy rozmowę z innymi przywódcami na mój temat. No, wypas. Dobra. Czy ten ziom jest do zrobienia? Tutaj w sumie no, pobudował tych miast. Będzie problem, to będzie to trzeba będzie rozwalić, to co najmniej. Dopiero wtedy będzie się można dobrać do Mekki. I co dalej? Dalej można by Gao najechać. I zostaje Rzym. Który gdzie jest? Jaki kurna pisarz. Napisz jakieś dzieło. I dożyłby w sumie co z tym Rzymem jest do zrobienia? Rzym teoretycznie trzeba jedno miasto zdobyć i będzie do zdobycia ten Rzym. Więc kto wie, dwa żywności czy trzy złota? No nie będzie trzy złote. Zobacz miasto. Nacisk na złoto, no i grubo. Dobra. Co tutaj można robić tymi robolami? Niewiele. Dżungla jakieś zostały, to jest tysiące farm, tysiące wszystkiego. Dobra, wracamy nimi w takim razie. Co tutaj? Wieża transmisyjna, akwedukt. Akwedukt? No i będzie akwedukt, jedna tura w sumie. Port morski daje zadowolenie, niesamowite.
To nie będzie port morski. Tutaj jest w sumie tak sporo surowców, sporo ryb, z których będzie złoto. No dobra, wyznacznik do legatów, embargo Rosja. Embargo państw miast, no to już w ogóle jest przegięcie pały. Tyle hajsu stracę, że masakra. Dobra, następna tura, jak to przejdzie, to po prostu się wnerwię niesamowicie. Może jaki ten Rzymianin jest upierdliwy, po prostu to masakra. Jeszcze łazi jakimiś swoimi przyjebanymi, kurczę, misjonarzami. Oktawian August i Attila prowadzą wojnę. No, to ciekawe. Nie widzę tego zbyt ciekawie dla Attilii, no ale co zrobić. Aztek swoje niesamowite dwa miasta ma i ma normalnie aż jedną jednostkę lotniczą. Wow. Wilno i Rzym nie są już sojusznikami. No to grubo. Byli w ogóle kiedyś? God damn it. Będzie mu hajs zapłacił jakiś. Embargo Rosja. Nie zostało. Zostało przyjęte, no nie wierzę. Z WTF od razu spadło z stówę zarobki. Nie, no bez jaj. Gdzie tą karawanę ja mogę wysłać teraz? Nigdzie. Po prostu zajebiozo. Nie ma co. 100 golda się poszło walić, no po prostu zajebicie. Czy ten gościu jest pierdolnięty, za przeproszeniem? Nie wiem, czy on nie handluje? On pewnie nie handluje w ogóle z państwami miastami, no to zajebiście. To z kim tu mam handlować? Rozwalić te... Trzeba rozwalić te cholerne karawany i pobudować w takim razie statki. Nic, żegnam. Żegnam, bo nie sądzę, żebym... Zresztą i tak nie mam czasu już na... Jakieś tam czekanie i głosowanie, przegłosowywanie z powrotem tego, czy zniesienie tego embarga. Pytanie, czy moi kurczę ten, handlowcy będą mogli wykonać misję handlową. Jak jest embargo. To jest ciekawe. Tu sobie jedzie jeden mój wielki kupiec, to się zaraz przekonam o tym. Czy mogę wykonać misję handlową, czy nie. Weź to napraw. Ty spadaj z tym. Ty też. Ty też. No i co, w sumie pobudujemy, kurczę. Wyślemy wszystkie statki handlowe z Moskwy, ponieważ mam tutaj kompanię wschodnioindyjską, więc w sumie najlepszy hajs z tego będzie i tyle. Tylko z kim handlować? No w sumie, no tak, ja z nikim nie mogę handlować, bo jest embargo na mnie nałożono. Tak, no to zajebiście, to sobie pohandlowałem. Dobra, wy też to można rozchrzanić. Stanu posiadania, stanu zarabianego złota to nie zmieniło. Pytanie, ile będę zarabiał, jak skończy się złota era. No, będzie nieciekawie. Co tutaj zbudować? Hotel i tak dalej. Niech będzie przystań, która daje zadowolenie, złożyć propozycję. Embargo Rosja, czy embargo... Państw miast. No i spróbuję na te embargo Rosja, żeby to zostało uchylone. Miasto przestało się buntować? Tak. To jakiś Texcoco. Texcoco. Jezus, nazwy po prostu mnie zabijają. Skończyła się złota era, mam mi w plecy minus 80. No to zajebiście. Dobra, tutaj tych gości powiedzmy tutaj. Tych ci też mogą iść na urlop w sumie. No i tak, gdzie jest ten mój niesamowity ziomek? Tutaj. No i co, next tura w takim razie. Ten też niech zapierdziela do tego Curichu. Pytanie, czy ten wielki kupiec, jak jest embargo państw miast, czy może wykonać swoją misję, czy nie. Zaraz, tych kuszników trzeba rozwalić, bo nie są bez sensu.
Nie ma po co ich tu kisić specjalnie. A tylko mnie kosztują hajs. Jakieś stadiony się budują, 9 zadowolenia i tak dalej, i tak dalej. Ktoś tam chce mi jedzi. Dobra, ciśnij tu. Ciśnij tu. No i ciekawe, czy będzie mógł wykonać tą misję handlową, czy nie. A ty ciśnij tu. W sumie dwóch w jednej. W tej samej turze dwóch. Okej. Okay. Wy tutaj Produkcja w tym... Jakuku. Jakuck. Nie wiem, czy to jest Jakuck, czy to Irkuck. Czy na Irkuck trzeba sobie zasłużyć? Okej. Okay. Dobra. Co ja tu muszę zbudować? Port morski. Mogę, no nie wiem, a na port morski mogę sobie zasłużyć? Kto wie. Pewnie zasłużyłem na port, chociaż może wierzę. Albo nie będzie port, bo jest tylko 8 zadowolenia. Okej. Okay. Na port sobie zasłużyłem, a na uniwersytet 33 nauki więcej sobie zasłużyłem. W sumie niech będzie. Później jak się skończą technologie, to będzie można w sumie sprzedać wszystkie te szkoły i tak dalej, bo to się do niczego nie przydaje. A opracowywanie technologii przyszłości specjalnie mi się tam nie widzi, skoro mam zwyciężyć przez dominację. Chociaż tak szczerze mówiąc, ta gierka troszkę zaczyna mnie nudzić, ta rozgrywka tą Rosją. Z taką kurczę nieciekawą ekonomią, w sumie bóle za te jednostki jak za zboże. 768 i to utrzymanie będzie cały czas rosło. No i zobaczę, co się wydarzy. Najwyżej przejdę na emeryturę i dam sobie spokój z tą rozgrywką, bo mnie trochę nuży już ta rozgrywka, szczerze mówiąc. Jakbym miał podbijać jeszcze ten Rzym i tak dalej. Dobra, mogę wykonać misję w Zurichu. Tutaj też, kurczę, wykonajmy misję tym ziomem. Trochę hajsu wpadło, mogę co? 33 w plecy jestem. To nie najgorzej w sumie. 454 punkty zadowolenia Zurichu. Produkcja. Co tu budować? Zamczysko jakieś? Twierdze, uniwerki. Tak szczerze mówiąc, już się nie opłaca budować tych, kurczę, zbytnio uniwersytetów i tak dalej. Szpital? No niech będzie zamczysko. Szkoła publiczna? O, grubo. Przystań. Zadowolenie daje. Idziemy w przystań. Teraz pytanie, czy w tych, kurczę, Moskwach mogę coś pobudować. Elektrownię atomową mogę zbudować. Jak fajnie. I daje ono zadowolenie jeszcze jedno. Jaki wypas? Wymaga jednej jednostki uranu. Fantastycz po prostu. Czy ja chcę to budować? Tak średnio, chociaż zadowolenie. Dobra, badania, szczerze mówiąc, i weźmiemy penicylinę teraz. Teraz godzina 40. Wiecie co? Ja chyba w tym odcinku skończę tą rozgrywkę, bo mnie po prostu troszkę ta rozgrywka nudzi. I tam se na wstrzymanie po prostu w następnej rozgrywce, nie wiem, chyba zacznę grać polską, bo to będzie, wydaje mi się, ciekawsze niż cała ta dominacja, która mnie już trochę nudzi tak naprawdę. No to co jeszcze mógłbym zrobić? Mógłbym podbić ten, kurczę, Mekkę. Trochę bym się mordował, bo musiałbym, co on ma? 8, o kurczę, blade, ma tu sporo bombowców. No trochę by to trwało, chociaż taka, no pewnie tak, atomówka. I armii nie ma. Prawdopodobnie, no nie, atomówkami by to wszystko wyczyścił. No ale nie chcę mi się, specjalnie nie chcę mi się mordować, bo ta seria by trwała, nie wiem, kurczę, z 40-50 odcinków, jakbym miał to tak naprawdę grać całą do końca tą grę. A tak naprawdę wszystkie wynalazki zostały już praktycznie opracowane fajniejsze, także byłoby to piekielnie nudne, to by było tylko samo przestawianie jednostek i ciągłe jakieś atakowanie, a to mnie po prostu już nudzi straszliwie. Okej, okay, to ja sobie dam spokój, przejdę na emeryturę i tyle, wycofam się. Co się stanie? Pokonano cię. Twoja cywilizacja została zniszczona przez licznych wrogów. Nie wiem, czy tak zniszczona do końca, no ale. Bo wie, iż pewnego dnia powrócisz i poprowadzisz ich do zwycięstwa. No tak. Zobaczmy co, demografia? Prześcignąłem populację. O proszę, przynajmniej jakieś małe zwycięstwo nad Rzymem. Prześcignąłem Rzym, jeżeli chodzi o populację, więc mam. W sumie? No,
97 milionów, a ile Rzym miał? Też to około 90 milionów chyba. Okej, co dalej? Wszędzie drugie miejsce, oprócz tej kurczę populacji, gdzie mam pierwsze miejsce. Zobaczmy ranking. Na trzecie miejsce wylądowałem. W sumie Abraham Lincoln. 2216 punktów. To nie jest najgorzej chyba. Chociaż ja wiem. Dobrze, że trzecie miejsce. Okej, Tubie. To ja podziękuję. Myślę, że niedługo rozpocznę kolejną serię. Nie wiem, myślę, że chyba zagram Polską w sobie dowolne zwycięstwo, żeby się tam nie spinać jakoś specjalnie, bo ta dominacja mi piekielnie już kurczę nużyła tak naprawdę. Jakoś nie jestem chyba stworzony do takich gier długich, po prostu bo mnie to zaczyna już denerwować i wkurzać. Powtórki nie będę oglądał, bo to się jak zwykle oczywiście muli 3 lata, więc dam sobie spokój. No i jedyne zwycięstwo, powiedzmy, nad Rzymem to ta populacja, pierwsze miejsce. No i to by było chyba tyle. Powiedzmy, że Rzym wygrał tą grę. Okej, to dzięki wielkie za oglądanie tej serii i do zobaczenia w następnej, w której sobie pogram prawdopodobnie jeszcze raz Polską. Także dzięki i do zobaczenia. Na razie, hej.